Cześć, witajcie. Zapraszam Was na króciutką recenzję OnePlusa Nord 3. Króciutką, bowiem telefon wpadł w moje ręce dosłownie na parę dni. Trochę zbyt krótko bym przedstawił taką tradycyjną, zwyczajową recenzję, ale na tyle długo, żeby mógł Wam już jakieś konkrety na temat tego smartfonu przekazać. No to zaczynamy. Oczywiście na początek rzut oka do opakowania, w którym znajdziemy ładowarkę, przewód i makulaturkę. Niestety zabrakło tym razem silikonowego pokrowca. Ale to może przypadłość tylko mojego testowego egzemplarza. Mam nadzieję. Jeżeli chodzi o stylizację, to tak jak widzicie, typowa dla serii Nord, czyli dwie wystające wysepki aparatów fotograficznych, gładkie plecy, rameczka płaska po bokach, ale wykonana z tworzywa, no i płaski wyświetlacz. Tył pokryto Gorillą Glass 5, natomiast front zasłania szkiełko Dragon Trail. Smartfon jest dosyć lekki, fajnie leży w dłoni. Oczywiście tradycyjnie trzeba się będzie przyzwyczajać do nietypowego rozmieszczenia przycisku. Włącznik jest po przeciwnej stronie co przyciski głośności i czasem niestety, kurczę, cały czas mi się to zdarza, że nieintencjonalnie zmieniam sobie głośność w momencie, kiedy chcę po prostu odblokować telefon. Po prostu położenie tych przycisków moim zdaniem jest niefortunne, ale jest też dosyć charakterystyczny dla produkcji Oppo czy OnePlusa. No jak ktoś używa, to jest przyzwyczajony. Ja niestety nie jestem przyzwyczajony i niekoniecznie za tym przepadam. Jak widzicie, tył obudowy zbiera ślady paluchów dosyć szybko i dosyć ochoczo, ale na szczęście jest łatwy do wyczyszczenia. Front również się brudzi, ale warto pochwalić OnePlusa za to, że aplikuje już fabrycznie folię ochronną na ekran, czyli na początek ten ekran jest jakoś tam chroniony dodatkowo. No i skoro już przeszliśmy na ekran, to popatrzcie, bo w sumie jest na co. Bardzo ładna, wąziutka rameczka. W zasadzie można powiedzieć, że niemalże symetryczna. Jest ona tak na pierwszy rzut oka równej szerokości przy każdym z boków. I to jest świetne. Bardzo ładnie ten telefon się prezentuje dzięki temu. A sam wyświetlacz, no również jest bardzo efektowny. Oczywiście AMOLED. Oczywiście jest wysoka częstotliwość odświeżania. No i oczywiście mamy fajną czerń i ładne kolorki. Czego brakuje do szczęścia? Akurat czas testów przypadły na całkiem ładną, słoneczną pogodę i jak dla mnie ekran mógłby być jeszcze trochę jaśniejszy. Oczywiście przez większość czasu będziemy z niego zadowoleni. Natomiast słoneczne dni, kurczę, ja bym chciał jeszcze troszeczkę jednak więcej, chociaż nie powiem, żeby było źle. Jest to całkiem dobry poziom, jeżeli chodzi o jasność wyświetlacza i ogólnie o jego jakość, natomiast taki malutki niedosycik we mnie pozostał. Naturalnie OnePlus nie zapomniał o różnych opcjach pozwalających dostosować to, co widzimy na ekranie, do naszych potrzeb i upodobań. No i oczywiście nie mogło zabraknąć opcji związanych ze zdrowiem, z kontrolą komfortu naszych oczu. Jeżeli chodzi o jasność minimalną, rzeczywiście ekran schodzi dosyć nisko, nie męczy wzroku. No i jak do tego jeszcze sobie włączymy to zarzucanie, filtrowanie światła niebieskiego, to już w ogóle jest cacucho. Naprawdę można sobie długo po nocy siedzieć i patrzeć na ten ekran bez dyskomfortu. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to poza tym, że ramka jest plastikowa, to w zasadzie niczego temu smartfonowi zarzucić nie mogę. Jest porządnie zrobiony, nie trzeszczy, obudowa jest fajna, sztywna. Tutaj w zasadzie nie ma żadnych powodów do krytyki. Jak być może zauważyliście, na boku zachował się charakterystyczny, wręcz ikoniczny dla OnePlusów przełącznik wyciszania powiadomień. Fajny detal. Ja nie wiem, czemu to nie jest powszechnie stosowane rozwiązanie w smartfonach. Szkoda, bo naprawdę jest przydatne i praktyczne. A na górze obudowy czai się jeszcze jedna niespodzianka. Nadajnik podczerwieni. W Nordzie 3 mamy pilota. Możemy sobie pilota skonfigurować do posiadanego sprzętu RTV AGD. Jest oczywiście preinstalowana aplikacja, która nam w tym pomoże i potem możemy sobie sterować, mając telefon tylko w ręku, czyli uniwersalnego pilota. Też dosyć fajne rozwiązanie, też niestety niezbyt powszechne, mogące się po prostu przydać w codziennym życiu. Niestety zabrakło tu innej przydatnej bardzo w codziennym życiu opcji, mianowicie wodoszczelności. No niestety ten smartfon wodoszczelny nie jest. Trudno. OnePlus wyposaża swój smartfon w interfejs OxygenOS. Całkiem sympatyczny. Sympatyczny, bo nieprzeładowany nadmiarem preinstalowanych dodatkowych, niepożądanych czasami aplikacji. Tutaj tego nie mamy. Jest oczywiście kilka preinstalowanych
instalowanych apek, ale nie są to śmieci. Tak jak wspomniałem, mamy aplikację do pilota zdalnego sterowania. Mamy też apkę, która pomoże nam w transferze danych ze starego telefonu. To są takie drobne, przydatne apeczki. Jak widzicie, preinstalowany jest też Netflix, no ale powiedzmy, że wielu z nas i tak to pobiera, więc no nie będę dramatyzował. Interfejs można uznać za przyjazny i dosyć intuicyjny. Tutaj żadne niespodzianki na nas nie czyhają. Wszystko ma raczej dość typowy układ. Mamy czytelnie podzieloną sekcję ustawień. Do wszystkiego oczywiście ikonki. Jest trochę preinstalowanych widżetów. Panel przełączników, panel skrótów wygląda typowo. Zatem nic tutaj nas negatywnie raczej nie zaskakuje. Oczywiście nakładkę możemy sobie dosyć szeroko spersonalizować. Natomiast, co niezmiernie mnie cieszy, producent nie patuje nas ani udziwnieniami, ani dodatkami. Daje tak naprawdę to, co rzeczywiście nam się może przydać. OnePlus Nord 3, powiem szczerze, trochę mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie swą mocą, swą wydajnością. Ma w środku MediaTeka 9000, do tego ma mnóstwo RAMu, bo ma 16 giga prawdziwego RAMu, a do tego jeszcze możemy kolejne 12 wirtualnego mu dołożyć. Zatem robi się naprawdę mocarnie i potężnie. A co ważne, skubaniutki prawie wcale się nie nagrzewa. Robi się ciepławy dopiero po dłuższej, wytężonej pracy, czyli przy długich sesjach growych, przy wielu przejściach benchmarkami. No, to rzeczywiście robił się już ciepławy i niestety wtedy już zaczynał trotlować, ale żeby doprowadzić go do tego stanu, no to jednak się trzeba postarać. Przez większość czasu pozostanie chłodny i będzie pracował równiutko, mocno i stabilnie. Także myślę, że faktycznie można być z wydajności tego smartfonu całkiem zadowolonym. Można być również zadowolonym z akumulatora. Akumulator jest tu dosyć typowy, ma pojemność 5000 mAh, czyli jak najbardziej standardowo i pracuje jak najbardziej standardowo, czyli w granicach 2 dni bez żadnego problemu ten smartfon powinien wytrzymywać. Jest tutaj oczywiście też szybkie ładowanie 80W i tak jak mówiłem, ładowarka jest w komplecie. Zatem z akumulatora myślę również można być zadowolonym, bo po pierwsze nie rozładowuje się zbyt szybko, a z kolei szybko można energię uzupełnić. Pełne ładowanie to w granicach pół godzinki, także jest spoko, ale nie do końca, bo niestety zabrakło ładowania indukcyjnego. Znowu taki niewielki, ale jednak brak, nie ma wodoszczelności, nie ma indukcji. Takie dwa szczególiki, które byłyby może wisienką na torcie, no ale ten tort nawet bez tej wisienki zdaje mi się, że jest całkiem jednak strawny. Mówiłem, że bateria jest dosyć typowa. Wiecie co, aparaty fotograficzne też są typowe, bo bardzo przewidywalny zestaw tutaj mamy. Jak się zapewne domyślacie, adekwatnie do klasy tego telefonu, mamy 16 z przodu, a z tyłu 50 plus 8 szerokokątną plus 2 do makro, ale co ważne, 50 ma optyczną stabilizację obrazu. Przyznacie, że to raczej miły dodatek. A jakie są zdjęcia? Generalnie całkiem fajne. Do wielu rzeczy nie można się przyczepić. Oczywiście smartfon przestaje sobie radzić, kiedy jest zbyt mało światła w takiej zupełnej ciemnicy, no to no zdjęciom jednak będzie brakowało szczegółów, nie braknie natomiast szumu, ale kiedy już jest troszeczkę światła, to zdjęcia są naprawdę całkiem sympatyczne. Jeżeli chodzi o fotki nocne, to nawet bym powiedział, że taki fajnie oddawany klimacik miasta jest. Tutaj ta poświata od latarni ma taką specyficzną barwę. Ktoś może powiedzieć, że trochę przerzuca te zdjęcia, ale rzeczywiście ta barwa tych latarni tak akurat była, kiedy były te zdjęcia robione. Zatem można powiedzieć, że kolory i klimat, to najważniejszy klimat zdjęcia, jest oddawany dosyć wiernie. Jeżeli chodzi o aparat szerokokątny, no to on oczywiście ustępuje głównemu swoimi możliwościami. Fizyki się nie oszuka. I no tak jak zazwyczaj, no z aparatu szerokokątnego proponuję korzystać wtedy, kiedy jest to po prostu niezbędne i raczej w dzień, bo w nocy to już tak sobie. Chociaż też nie można powiedzieć, żeby było jakoś tam bardzo źle. Jest tak przeciętnie, ale lepiej chyba w nocy robić zdjęcia jednak głównym aparatem i nawet jeszcze do tego lepiej skorzystać z trybu nocnego, bo oczywiście taki tryb tutaj mamy. Selfiakom też wiele zarzucić nie mogę. Są jak najbardziej w porządku. Nawet całkiem fajnie jest wycinane tło na ujęciach z rozmyciem tła. Mimo że aparat jest jeden, to jednak jakoś sobie radzi. Generalnie z aparatów myślę, że można być zadowolonym, bo tutaj jakichś poważniejszych mankamentów nie widać. Nie widać również mankamentów przy filmowaniu. Tak jak powiedziałem, stabilizacja naprawdę tutaj robi robotę, bo rzeczywiście spokojnie możemy nagrywać w marszu i ten obraz nie będzie jakoś tam nadmiernie rozedrgany. Same filmy
Cóż, jak najbardziej poprawne. Oczywiście tradycyjnie narzekam na to, że nie mogę się przełączać pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Grunt, że filmy są jak najbardziej oglądalne, wyraziste, płynne, bez poważniejszych niedociągnięć, a i dźwięk też jest całkiem w porządeczku. Po stronie komunikacyjnej nie zauważyłem niczego, co chciałbym tutaj jakoś szczególnie mocno skrytykować. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Warto dodać, że smartfon co prawda nie ma mini jacka, ale ma już całkiem przyzwoite głośniki stereo, które grają nawet. Brzmienie tych głośników nie jest szczytem wyrafinowania, ale da się tego posłuchać, nie kaleczą w uszy, grają całkiem fajnie i co ciekawe równo, chociaż nie jest to takie pełne symetryczne stereo, bo głośniki jednak mają różne rozmiary, różnej wielkości wyloty, a jednak grają w miarę równo i w sumie przyjemną bazę tworzą, słychać tą stereofonię tutaj. Podsumowując, tak jak wam powiedziałem, smartfon trafił do mnie dosłownie na kilka dni, ale przez te kilka dni nawet zdążyłem go już polubić. Bardzo fajnie wygląda, strasznie mi się podoba ta wąska ramka wokół ekranu, naprawdę aż chce się na to patrzeć. Strasznie sympatycznym dodatkiem jest przełącznik powiadomień i pilot podczerwieni. Nie mogę polubić się z tymi przyciskami nietypowo rozmieszczonymi po obu stronach obudowy, ale sama obudowa wygląda całkiem ładnie, tylko bardzo ładnie się palcuje. No niestety ten telefon trzeba co chwilę wycierać. To po stronie minusów. Jako minus wymienię też brak wodoszczelności, brak indukcji, ale za to na plus szybkie ładowanie i ładowarka w zestawie. Ekran mógłby być troszeczkę jaśniejszy w słoneczne dni, ale to powiedziałem, tylko dokuczy nam słoneczne dni. Bardzo wymagający gracze mogą narzekać, że przy dłuższym graniu telefon trochę się nagrzewa i trochę już trotluje, ale z drugiej strony tej mocy jest naprawdę tutaj pod dostatkiem i myślę, że zadowoleni jednak gracze będą, bo to jest z całą pewnością jeden z najwydajniejszych na rynku, a na pewno jeden z najwydajniejszych w swym segmencie. Aparaty fotograficzne też moim zdaniem dają radę. Interfejs jest sympatyczny, bo nie przekombinowany. Czyli cóż, krótko mówiąc, całkiem mocny gracz, telefon z całą pewnością godny zainteresowania. I na tym chyba na dziś zakończymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!